Cześć wszystkim, tutaj Doci. Dzisiejszy film to jest kolejna część tutoriali i ogólnie poradników na temat jak nagrywać na musicali, różne challenge i oraz takie zwykłe jak nagrywać na musicali. Więc dzisiaj pokażę Wam jak zrobić Upside Down Challenge. Jeżeli nie wiecie co to jest, to ogólnie związane jest to z serialem Stranger Things. Jeżeli ktoś z Was nie widział, to polecam serdecznie, bo jest mega serialem. Teraz pokażę Wam przykłady o co chodzi w ogóle w tym challenge'u. Pokażę Wam jak się robi taki challenge, bo nagrałam na musicali i bardzo dużo osób, praktycznie każdy komentarz pod tymi musicali było, żebym zrobiła filmik na temat tego, więc właśnie dzisiaj się pojawia i mam nadzieję, że wytłumaczę Wam to na tyle, żebyście Wy sami mogli nagrać właśnie ten challenge. Teraz przejdziemy do nagrywania podstawowych elementów. Już jesteśmy w mojej toalecie i tak znowu w mojej toalecie, ale tutaj mam najlepsze lustro, jeżeli chodzi o nagrywanie właśnie challenge'ów. Przede wszystkim na musicali, więc dlatego stwierdziłam, że znowu tutaj dla Was nagram. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Główna rzecz, którą potrzebujecie do tego na musicali, to jest po prostu lustro. No i wiadomo, telefon. Nie musi być to iPhone, bo nie tylko na iPhone'ach jest slow motion. Możecie też zainstalować na Androida różne aplikacje, które mają w sobie slow motion. Musicie teraz wybrać muzyczkę. Powiem Wam już rzecz, którą już mówiłam w innych poradnikach, a mianowicie, żeby telefon spadł równolegle z lustrem, a nie na przykład w bok się przekręcił czy coś, bo nie o to chodzi właśnie, żeby było równo z lustrem. Dlatego teraz Wam pokażę, jak to nagrać. Ja będę tak trzymać, bo tak mi jest wygodnie, ale możecie trzymać jak tylko chcecie, byle żeby jak telefon spada, właśnie było równo. Myślę, że dobrze spadło, zobaczymy. No powiedzmy, że jest dobrze. Wspomniałam Wam dodać, ale to chyba każdy z Was wie, żeby po prostu coś pod lustro tutaj położyć, jakieś poduszki, czy jakiś kocyk, czy cokolwiek miękkiego, żeby telefon nam się nie rozwalił, bo chyba nikt nie chce z nas mieć zepsutego telefonu po tym challenge'u. Dobra, mamy jedną część nagraną, to teraz czas na drugą część, tylko że tym razem musicie telefon złapać w ten sposób, w sensie, że po prostu na odwrót, bo to ma być upside down challenge, czyli po drugiej stronie, więc teraz musicie znowu tak samo nagrać, tylko właśnie w sposób odwrócony, żeby po prostu telefon była kamera na dole. I tutaj bym Wam radziła jeszcze gestykulację w sposób tak, jakbyście ten telefon łapali, no bo potem Wam pokażę, co będziemy robić. Myślę, że zdążyłam. To wymaga wyćwiczenia, bo ja jak pierwszy raz nagrywałam ten challenge, uwierzcie mi, robiłam to chyba z 50 razy, bo cały czas mi telefon leciał w tą stronę, albo się w ogóle obracał, więc po prostu to jest kwestia wyćwiczenia. Więc jeżeli Wam za pierwszym razem nie wyjdzie, to absolutnie się tym nie przejmujcie. Po prostu wystarczy chwilę poćwiczyć. Jak widzicie, zrobiłam tutaj tak rękami w sposób, tak jakbym ten telefon łapała, także jest ok. Mamy dwa pliki, w których mamy już zrobioną większą część filmiku. To teraz się zabieramy za sklejanie tego i pokażę Wam jak to się robi i na jakiej aplikacji. Teraz Wam pokażę jak skleić ten filmik, żeby właśnie wyglądał jak te co są na musicali. Będziecie potrzebować dwie aplikacje na telefon. Jedna to jest VideoStar i tutaj Wam się wyświetla jak ta ikonka wygląda. No i drugą aplikację, którą mam, to jest akurat to ReserveVid. Ale możecie każdą inną wybrać, bo to jest obojętne, naprawdę. Teraz wchodzimy na tą aplikację, jeżeli chodzi o obracanie naszego wideo. I teraz przechodzimy do VideoStar i to jest główna aplikacja, którą będziecie potrzebować, żeby właśnie zrobić ten challenge. Jak już jesteśmy w naszym VideoStar, to klikamy ten przycisk plusa i select song i videos i teraz wybieramy naszą muzyczkę i trzeba ją znaleźć, więc trochę mi to zajmie, bo mam mega dużo wideo. Ok, znalazłam, klikam make video i teraz daję rekord, żeby cała muzyczka się po prostu nagrała. Ok, teraz gdy już mamy nagrane, to klikamy tutaj te nożyczki i edit. I klikamy edit i split scene, nie wiem jak to się czyta, nieważne. Najważniejsze, żeby to Wam wytłumaczyła. I teraz słuchamy, bo musimy tak jakby podzielić to wideo, które teraz nagraliśmy, na dwie części. Okej, okay, tutaj było chyba. Dobra, i klikamy split. Teraz przekładamy tą kropeczkę na lewą stronę i dodajemy nasze nagranie, to pierwsze, które nagrywaliśmy, czyli to normalne, gdzie telefon ustawiamy tak.
wybieramy z naszej galerii plik i tutaj mam, który mi idealnie pasuje. Jak widzicie, idealnie się kończy właśnie czarnym, bo to jest ważne, żeby wasze obydwa klipy się kończyły właśnie czarnym ekranem. Klikamy import i teraz, no jak widzicie, no i tutaj mamy nasz drugi plik i tutaj też musimy do tego drugiego pliku przeciągnąć już wideo, które mamy tak jakby odwrócone, czyli to, które przed chwilą obrabialiśmy w poprzednim programie, znaczy w poprzedniej aplikacji, przepraszam. No jest super, mi się podoba. I teraz, żeby nie było takie zwykłe, bo wiecie, że ja lubię przesadzać trochę z efektami, więc klikamy New Re-Effect Clip i teraz klikamy Re-Effect. Czekajcie. Teraz klikamy plusik, pomyliłam się, przepraszam. Teraz klikamy pędzelek i klikamy tutaj Frozen. Ponieważ jeżeli ktoś z was oglądał serial, to wie o tym, że po drugiej stronie jest bardziej taki mroczny klimat, coś pod niebieski i ja zawsze dodaję ten niebieski. Możecie dodawać wszystko, co chcecie, ale ja tak po prostu pokazuję. No i teraz klikamy to Frozen. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To ma być taki delikatny, bo nie może być też taki, tak jak teraz wam pokazuję, tylko właśnie taki dość delikatny. Okej, myślę, że jest fajnie. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze dodać jakieś efekty. Ja się tutaj pobawię chwilę i wracam do was, gdy już to wszystko zrobię. Może troszeczkę jestem filozofii, ale myślę, że jak poćwiczycie parę razy, to porobicie, ponagrywacie i tak dalej, to naprawdę to załapiecie, bo to nie jest trudne, tylko wystarczy troszeczkę wprawy, poświęcić na to czasu, tak samo jak ja i w końcu się to zrozumie. Jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmików i poradników. A jeżeli ktoś z was już mnie subskrybuje, to oczywiście dzwoneczek standardowo, zostawiajcie łapeczki w górę, w komentarzach piszcie, czy chcecie kolejne poradniki z musicali, a jak tak, to jakie poradniki z musicali, co dokładnie? Zapraszam was na moje social media, tu gdzieś się pojawią i przede wszystkim na musicali was zapraszam, bo dużo się tam dzieje i codziennie są 3 nowe musicali, więc myślę, że naprawdę dużo nagrywam na tym musicali i widzimy się już w następnym filmie za tydzień, także pa pa!